Witajcie moi mili, to ja wasza wróżka Natalia, witam się z wami serdecznie, oczywiście odczytam wam horoskop na 12 znaków zodiaku, na miesiąc luty i marzec, więc zaczynamy nasz horoskop. Baran. Jeśli chodzi o baranka i początek właśnie lutego, na pewno dostaniesz jakąś dobrą wiadomość i na pewno będziesz musiał bardzo szybko działać w jakichś kwestiach, ale ogólnie będzie bardzo, bardzo fajnie się układać. Co ja widzę? Na pewno wiele z was spędzi bardzo szczęśliwe walentynki. Przeżyjecie naprawdę sympatyczne chwilę. Właśnie też może ktoś was odwiedzić, bliski waszemu sercu, albo wy do kogoś pojedziecie w odwiedziny. Ogólnie w rodzinach będzie panował ład, szczęście. Jeśli chodzi o marzec, to na pewno możesz dostać właśnie jakąś wiadomość. No i będziesz musiał w jakichś kwestiach okazać się jakąś taką naprawdę inteligencją, rozwagą, żeby sobie właśnie nie zaszkodzić. Mogą wyniknąć jakieś problemy i ty będziesz się bardzo bał, będziesz taki trochę wycofany, ale strach przeszkadza, a nie pomaga w rozwiązywaniu problemów, więc nie bój się, przemyśl i działaj, bo wszystko ci się poukłada i tak naprawdę jakiś mężczyzna z klasą, z pozycją we wszystkich kwestiach tobie pomoże. Może być to twój szef, przełożony, albo ojciec, może właśnie mąż. Kartą miesiąca na miesiąc luty jest szóstka buław, więc spełnienie nierealnych marzeń, szczęście, podróż. Wiele z was w tym miesiącu może właśnie wstąpić w związek małżeński. Wiele z was może być na jakichś uroczystościach dużych. No i wiele z was też może gdzieś wyjechać. Kartą miesiąca na miesiąc marzec jest dziewiątka pentakli, więc na pewno praca będzie ci zadowalająca, przynosiła zyski, ale też uważaj w jakichś kwestiach, żeby ktoś cię nie oszukał, żeby ktoś cię nie zdradził. Byk. Jeśli chodzi o byka i początek lutego, nie zacznie on się dobrze. Zacznie się z jakimiś problemami i to jakaś kobieta z rodziny, z otoczenia będzie ci sprawiała problem. Będziesz musiał działać i na pewno jakieś związki nieudane, coś, co od dłuższego czasu ci się nie udawało, nie wychodziło, na pewno zostanie zakończone. Będziesz też miał jakąś rywalizację, też ta rywalizacja może być w pracy, ale też i koniec miesiąca może przynieść takie dla ciebie dobre wiadomości i pomoc i wsparcie jakiejś osoby wysoko postawionej. Jeśli chodzi o marzec, to też uważaj na jakieś straty, uważaj, żeby ktoś ciebie nie okradł, uważaj na jakieś oszustwa internetowe, żebyś po prostu nie musiał wszystko zaczynać od początku. W pracy ogólnie koniec miesiąca marca będzie się bardzo dobrze układać i na pewno będzie osoba, która pokieruje, pomoże tobie w zdobyciu coraz większych pieniążków. No i ty też będziesz się kierował swoim interesem, ale też to jest dobrze. No i na twój właśnie w marcu będzie miał wpływ jakiś byk na twoje sprawy. A kartą miesiąca na luty jest diabełek. Więc uwikłaś się w jakąś
relacje. No i też karty mówią, żebyś nie nadużywał jakichś używek, bo co za dużo, to niezdrowo. Kartą na marzec jest dziewiątka pucharów. Więc czeka cię dużo miłości, serdeczności, wsparcia w rodzinie, ale też uważaj, żeby ktoś cię nie obmawiał, żebyś nie był na językach ludzkich. Bliźnięta. Muszę przetasować. Bliźnięta. Jeśli chodzi o bliźnięta i początek lutego, możesz dostać właśnie jakąś przykrą wiadomość. Coś może cię zaskoczyć, ktoś może cię zdradzić, oszukać, albo po prostu dostaniesz jakieś zawiadomienie, jakiś telegram przykry. Też będziesz miał jakieś zobowiązania wobec kogoś i z jakichś zobowiązań będziesz się musiał wywiązać. No i przez to możesz mieć bardzo krucho, jeśli chodzi o pieniądze w lutym, więc uważaj, nie trać pieniędzy, przemyśl wydatki, żebyś po prostu później nie borykał się z problemami finansowymi. No i też wiele z was uda się w tym czasie być może właśnie na walentynki, być może właśnie na jakieś imprezy karnawałowe w jakimś dużym gronie osób będziecie. Na jakichś właśnie spotkaniach towarzyskich. Marzec na pewno będzie jakieś wsparcie, jakaś pomoc, kogoś, kto pomoże ci, żebyś odzyskał stabilizację finansową, ktoś ciebie pokieruje, no i też będziesz miał wsparcie właśnie u przełożonego. Także tak naprawdę to nie musicie się tak aż strasznie bać, dlatego że na pewno pokonacie swoje problemy i szybko będziecie bardzo dobrze funkcjonować finansowo. A kartą tygodnia jest dziewiątka buław. Więc uważajcie właśnie na jakieś takie sprawy, bo co stoi w miejscu, to się cofa, musicie po prostu działać, ale też jeśli chodzi o rodzinę, to będziecie mieli wsparcie, dużo sympatii, ciepła, no i też uważajcie na jakieś pomówienia, żebyście właśnie się nie narażali na językach ludzkich, nie byliście. A kartą na miesiąc marzec jest szóstka buła, więc spełnienie nierealnych marzeń, podróż, szczęście. Także nawet jeśli te pieniądze stracisz, to i tak te pieniążki odzyskasz. Także nie martwcie się, bo dacie sobie radę. Rak. Jeśli chodzi o raka i początek lutego, to jest koło fortuny. Los ześle ci jakieś możliwości, nie przegap czegoś, żebyś nie stracił. Będziesz się po prostu bał, wahał. Może to być w kwestiach finansowych, może to być w kwestiach uczuciowych. Masz się nie wahać, masz się nie wycofywać, tylko masz dążyć, a wszystko ci się ułoży pod szczęśliwą gwiazdą. Na pewno powodzenie w miłości, w finansach, w biznesie, w każdej dziedzinie życia. Więc
Będzie bardzo dobry czas dla ciebie. Jeśli chodzi o marzec, to też uwikłaś się w jakieś swoje sprawy. Nie do końca może będziesz chciał to robić, ale no niestety będziesz musiał. No i też karty mówią, że co za dużo, to niezdrowo, żebyś nie nadużywał jakichś używek. Jeśli chodzi o koniec marca, to właśnie samotne raki mają szansę spotkać miłość swojego życia i z tego związku może właśnie w perspektywie dojść do stałej relacji. No i też będziesz miał jakąś pomoc, jakieś wsparcie u jakiegoś byka, osoby spod znaku byka, który będzie tobie pomagał, tobą przewodził. A kartą miesiąca na miesiąc luty jest dwójka pentakli, więc dostaniesz jakiś prezent, ale też będziesz musiał jakieś zobowiązania uregulować, ewentualnie ktoś tobie odda dług. Co jeszcze, wiele z was w tym czasie może właśnie wstąpić w związek małżeński. Kartą na miesiąc marzec jest piątka mieczy, więc o swoje sprawy musisz zadbać, musisz o swoje sprawy zawalczyć. Lew. Uczucia. Jeśli chodzi o lwa i początek miesiąca lutego, to na pewno ktoś może ciebie odwiedzić, bliski twojemu sercu. Albo ty pojedziesz do kogoś, do swojej miłości. No widzę też, że w walentynki naprawdę będziecie bardzo mile obchodzić. Będzie ciepło, będzie porozumienie i w starych związkach, i samotne też lwy w tym czasie mają szansę spotkać właśnie się na jakichś spotkaniach, ale też nawet mają szansę wstąpić w jakąś relację. No i też będziecie mieli ochronę sił wyższych. Też może być właśnie jakieś wsparcie, jakaś pomoc osoby fachowej koniec lutego. Początek marca to też mogą być jakieś wydatki, które no, możesz jakąś zrobić inwestycję, coś kupić, ale to będzie coś bardzo dobrego, sensownego i też nie martw się, dlatego że będziesz miał wsparcie finansowe. Uwikłaś się w jakąś sytuację, ale pokonasz wszelkie swoje problemy. No i widzę też jakieś dodatkowe pieniądze, które tobie wpadną na konto, może to być właśnie pożyczka, kredyt, jakiś benefit, jakiś dodatek finansowy. Także finansowo będziesz bardzo dobrze stał. No i ogólnie w tych dwóch miesiącach to czeka cię właśnie towarzystwo, dużo spotkań. Będziesz tak, jak się to mówi, w centrum uwagi. Także samotny nie będziesz, będziesz na pewno wśród ludzi w ciągu tych dwóch miesięcy. A kartą na luty miesiąca jest dziesiątka pucharów, więc wsparcie rodziny, spotkania towarzyskie, rodzinne, dużo ciepła, miłości, ale też karty mówią, że co za dużo, to niezdrowo, żebyś po prostu też miarkował te swoje uczucia, żebyś tymi uczuciami kogoś też nie zadusił. A kartą miesiąca na miesiąc marzec jest czwórka buław. Więc szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina będzie wam się naprawdę bardzo fajnie układać. Czego wam i życzę. Panna.
Jeśli chodzi o pannę i początek miesiąca lutego, to na pewno będziesz tęsknił za uczuciem, za miłością. Ktoś też może ci wyznawać miłość, ale nie do końca ta osoba jest wiarygodna. Na pewno trochę może ona właśnie naciągać, może przekłamywać, ale ogólnie będzie to dobry człowiek. Na pewno wejdziesz w taki wir pracy, będziesz musiała się mobilizować, no i też dopadną cię takie jakieś zmęczenia. Z wydatkami też ostrożnie, nie szalej, przemyśl swoje wydatki, bo może ci zabraknąć właśnie pieniędzy, będziesz musiała wszystko zaczynać od początku. Jeśli chodzi o marzec, to na pewno czeka cię jakieś towarzystwo, wsparcie przyjaciół, no i w pracy będziesz miała takiej dużo pracy, będziesz musiała się z różnych spraw z pracy wywiązać. No i koniec miesiąca będzie jakiś początek w jakiejś kwestii, więc też uważaj, sprawdź wszystko, żeby cię ktoś czasami nie oszukiwał. A kartą miesiąca na miesiąc luty jest Król Mieczy, więc na pewno też czeka ciebie rozmowa, no i będziesz musiała okazać się właśnie inteligencją. Też możesz dostać jakąś wiadomość, no i też jakaś rywalizacja. A kartą miesiąca na miesiąc marzec jest piątka buław, więc możesz mieć jakiś problem właśnie z kobietą i będziesz musiała szybko działać, żeby rozwiązać swoje właśnie problemy. Waga. Jeśli chodzi o wagę i początek lutego, to będziesz miał do czynienia z jakąś kobietą bardzo wpływową. Wpływową na twoje życie, taką władną, no ale też możesz mieć właśnie jakieś takie zobowiązania wobec pracy, możesz mieć dużo pracy, no ale też będziesz miał wsparcie u osoby przełożonej, która będzie ciebie tak jakby awansowała. Wiele z was właśnie czeka jakiś awans. Na pewno też będziecie mieli miłe chwile, jeśli chodzi o okres walentynek. Na pewno wiele z was wybierze się na jakieś romantyczne randki. No i też będziecie za czymś tęsknić i będziecie za czymś rozpamiętywać. W marcu wiele z was może wejść w jakiś romans, taki ukryty, potajemny. Coś będziecie przerabiać, coś będziecie ukrywać, jakąś miłość, ale też w pewnych kwestiach będziecie bezsilni, dlatego że nie będzie mógł ten związek wyjść jakby na światło dzienne. Koniec miesiąca, przychód dużych pieniędzy z niewiadomego źródła, więc ja uważam, że powinniście zagrać w jakieś gry liczbowe, ewentualnie po prostu zdobędziecie to, na czym wam bardzo zależy. Nieraz człowiek czy jakaś inna rzecz, na której człowiekowi zależy, jest właśnie jak wygrana, jak po prostu majątek, więc no coś was dobrego, miłego spotka pod koniec marca. Kartą na miesiąc luty jest Królowa Buław, więc przed wami jest nowy początek, nowa praca, nowy związek, coś nowego. Będziecie świecić w towarzystwie. Kartą na miesiąc marzec jest ósemka pucharów. Więc karty mówią, wołają, żebyście zostawili coś dla własnego dobra. Żebyście coś przeanalizowali i zostawili dla własnego dobra. Na pewno luty będzie takim miesiącem spotkań,
towarzystwa, taki bardzo, bardzo sympatyczny. Będziecie w centrum uwagi. Skorpion. Jeśli chodzi o Skorpiona i początek lutego, no to czekają ci jakieś takie sprawy prawne, które będziesz musiał załatwić. Będzie ci w tej kwestii pomagał być może adwokat, być może lekarz, ale na pewno te sprawy pozałatwiasz i pozytywnie. Też będzie na twój miesiąc, koniec miesiąca będzie miała wpływ jakaś kobieta, która jest władna, lubi rządzić. Ewentualnie będzie to praca, że będziesz miał dużo pracy, no i będziesz musiał się wywiązywać z obowiązków w pracy. Ale masz ochronę, także nie powinieneś się martwić, bo wszystko będzie dobrze. Pod koniec, pierwsza połowa marca, na pewno czeka cię spotkanie, związek, to dla samotnych właśnie Skorpionów, będzie się zastanawiać, czy wejść w ten związek, czy spotkać się z tą osobą, więc jak najbardziej tak. No i też czekają ci jakieś zobowiązania, jakieś spotkania towarzyskie, ale koniec miesiąca możesz dostać jakąś właśnie niekoniecznie dobrą wiadomość. Coś cię zmartwi, coś cię zasmuci. Kartą miesiąca na miesiąc luty jest piątka buław, więc no, czekają cię problemy z kobietą, no i będziesz musiał w jakichś kwestiach szybko działać. Kartą miesiąca na miesiąc marzec jest piątka pucharów, więc na pewno musisz coś zakończyć. Tu też możesz mieć problem właśnie z jakąś kobietą, no i na pewno jakieś nieudane związki dla skorpionów się zakończą. Strzelec. Jeśli chodzi o strzelca i początek lutego, to na pewno będziesz się czegoś bał. Będziesz się bardzo czegoś bał, ale strach przeszkadza, a nie pomaga w rozwiązywaniu problemów. Masz się nie bać, masz działać. Na pewno będziesz musiał pomóc, wesprzeć kogoś. No i też wiele z was widzę też, że pójdzie na jakieś spotkania, sympatyczne randki z okazji właśnie walentynek. Będziecie mieli spotkania. No i przed wami jest nowy początek. Nowy początek pracy, nowy początek nauki. Coś nowego zaczniecie. W marcu na pewno też jakiś problem z kobietą, będziecie się musieli poświęcić, no i będziesz myślał koniec marca, czy się spotkać, czy się nie spotkać, czy pójść na tą randkę, więc jak najbardziej tak, trzeba będzie po prostu pójść lub wejść w związek, bo on będzie korzystny. A kartą miesiąca na miesiąc luty jest piątka denarów, to uważaj na straty finansowe, uważaj, żebyś po prostu na wydatki, myśl na co wydajesz, żeby po prostu nie mieć właśnie takich problemów finansowych. A kartą miesiąca na miesiąc marzec jest król mieczy, więc czeka ci jakaś rozmowa, jakaś rywalizacja. No i jakieś takie załatwianie jakichś spraw urzędowych. Koziorożec.
Jeśli chodzi o koziorożce i początek lutego, to będzie miesiąc umiarkowany, taki poukładany, spokojny, ale też może ktoś cię zaskoczyć i możesz dostać jakiś sympatyczny prezent. Wiele z was też może właśnie pójść na randki z okazji właśnie walentynek i być może jakieś spotkania karnawałowe was też czekają. No i koniec właśnie miesiąca, no będzie czekała was jakaś ukryta miłość, jakiś ukryty romans. Początek miesiąca dostaniecie jakąś dobrą wiadomość, no i też będziecie się zastanawiać w marcu właśnie, czy wejść w spółkę, czy wejść w związek, czy spotkać się, więc jak najbardziej, bo będzie to coś korzystnego, dobrego. No i cała sytuacja, wszystkie sprawy pod koniec marca się uzdrowią. I jeśli nawet miałbyś jakiś problem zdrowotny, to też się nie ma, dlatego że na pewno się wyleczysz. A kartą miesiąca na miesiąc luty są kochankowie. No to samotne koziorożce mają możliwość spotkać w tym miesiącu właśnie miłość swojego życia. Ewentualnie, no na pewno wiele z was pójdzie na randki, będziecie chodzić, będziecie randkować, no i też wiele z was stanie nad wyborem w życiu. A kartą na miesiąc marzec jest ósemka mieczy, więc wiele z was może właśnie wyjechać w tym czasie, ale też będziecie walczyć z uczuciami, bo nie będziecie wiedzieli, jakie decyzje macie podjąć. Wodnik. Uczucia. Jeśli chodzi o wodnika i początek lutego, to na pewno będziesz miał spotkanie właśnie z lekarzem, z prawnikiem, z osobą jakąś taką urzędową i na pewno jakieś sprawy w lutym załatwisz i one będą naprawdę pomyślnie załatwione. Też wiele z was może pójść właśnie na jakieś spotkania, na jakieś randki. Na pewno nie będziecie samotnie spędzać czas w domu, na pewno będzie towarzystwo, ale koniec miesiąca jest koło fortuny, więc los coś wam będzie dawał. No i nie przegap jakiejś sprawy. Nie przegap, żebyś czegoś nie stracił. Początek miesiąca, no to możesz właśnie zaświecić. Może wiele z was właśnie, jeśli prowadzicie działalność gospodarczą, jeśli jesteście właśnie jakimiś artystami, więc wasza gwiazda może właśnie zaświecić. Ale też wiele z was może stracić głowę dla miłości, dla uczuć. No i w waszym życiu pojawia się osoba, która będzie wami przewodzić, kierować, pokazuje się pieniądz, duży pieniądz, stabilny. No i koniec miesiąca, początek nowego związku, to dla samotnych też wodników początek czegoś nowego. Z perspektywy z tej znajomości może właśnie powstać stały związek. A kartą miesiąca na miesiąc luty jest król mieczy, więc jakaś osoba urzędowa, która nie lubi właśnie sprzeciwów, no i też uważajcie na rywalizację. No i też właśnie, co niektórzy mogą dostać jakąś świadomość. A kartą na miesiąc marzec jest siódemka mieczy, więc na pewno jakieś sprawy będą zakończone, coś będzie przecięte raz na zawsze.
ryby. Jeśli chodzi o ryby i początek miesiąca, to na pewno będziesz miał problem z jakąś kobietą z rodziny, z jakąś kobietą, która będzie stwarzała problemy. Co ja widzę, że co stoi w miejscu, to się sofa. Nie możecie spać, musicie działać i na pewno pod koniec miesiąca będzie szansa, żebyście zrealizowali swoje plany, zamierzenia odnośnie jakichś spraw życiowych. Nie będziecie mieli czasu na jakieś takie rozpatrywania, na jakieś miłostki, raczej na tym polu będzie spokojnie, raczej będziecie myśleć o jakichś takich sprawach bardzo istotnych i na pewno będziecie musieli zawalczyć o swoje jakieś sprawy, o swoje plany. Na pewno wszystko prawnie się pozamyka, pozałatwiacie wszystko prawnie. Mogą to być właśnie jakieś zakupy, jakieś inwestycje większe, mieszkania, domu. Na pewno to wszystko załatwicie pomyślnie. No i też koniec miesiąca karty nakazują, żebyś zakończył coś dla własnego dobra, żebyś przemyślał i zakończył, co ci w życiu szkodzi. Kartą na miesiąc luty jest Królowa Buław, więc początek nowego życia, nowej pracy, nowego związku, dobra wiadomość was czeka. Kartą na miesiąc marzec jest As Denarów. To przychód dużych pieniędzy z niewiadomego źródła, więc jak najbardziej proszę grać, bo naprawdę czeka was jakaś wygrana. Czeka was coś takiego ważnego w życiu, na co liczyliście, co chcecie osiągnąć. Moi drodzy, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu. Żegnam się z wami serdecznie. No i oczywiście zapraszam was na kolejny odcinek już w kwietniu.